Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. 26 czerwca 2019 roku, środa. I dwie nowości w sklepie. Zaczniemy od nowości. Przede wszystkim nowe malowanie, hiperarbus. Arbuzowe malowanie. Prosta sprawa. Pesteczki, skóreczka. Tylko skóreczka chyba powinna być zielona, nie niebieska. Ale może w Epiku są niebieskie arbuzy. I nowość, grillowanko. W sumie fajne. I fajnie się to zapętla. Fajnie pomyślane. Fajna, fajna jest ta. Fajna jest ta emotka, podoba mi się. Grillowanko. Droga, co prawda, 800 fałdolców. No ale cóż. Dobrze, nadal mamy letniego driftera. W sklepie, rozumiem, że będzie teraz promowany przez jakiś czas. Ze swoją glutownicą. I w dwóch różnych stylach, czyli w koszuli albo bez. Chyba nie sprzedaje się zbyt mocno. Nie widziałem zbyt wielu ludzi biegających na golasa. To chyba nie tędy droga Fortnite. Do tego dalej mamy lotnie z prądem, czy z tego samego zestawu, drift. Jakim kitsune malowanie, za które bardzo dziękuję. Dostałem dzisiaj w prezencie od jednego z widzów. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie. Jak również dostałem super świetną emotkę rano, także też bardzo dziękuję. I tu jeszcze mamy w zestawie podwójna klinga. No i to mi się bardzo podoba, ale to jest niestety troszeczkę za drogie, jak na wydanie tak. Znaczy te zbieraki są całkiem fajne. Kolorystyka taka jest jeszcze. Zobaczymy jeszcze, jakie będą. Dobrze, moi drodzy. Do sklepu wraca śnieżna stopa. Czyli taki bardzo zimowy gir ze strzami na ramionach. I z tą takim shurikenem na plecach. Śnieżny klan ninja. Śnieżny ninja. No to też ostrze do rzucania. Tutaj na udzie. W tym samym zestawie mamy zimową zabójczyni. I też ostrze na ramionach. Klinga na biodrze, zobaczcie. Bardziej jak sztylet wygląda. Nie jak taka do rzucania klinga. No i oczywiście plecaczek, który się nazywa śnieżna klinga. I to jest taki krótki miecz samurajski. Króciutki. I do tego mamy zbiera, który nazywa się odwrócone ostrza. Ostrze z każdej strony. Dobrze, grillowanko już wam pokazywałem, arbuza już wam pokazywałem. Mamy w sklepie również szturmowca. Czyli prosta skóreczka za 800 fałdolców. Żadnej jakiejś wielkiej... Tutaj nie ma żadnego wielkiego szału. Bury, taki brązowy kolor. Komuś może się podobać, oczywiście, że tak. Na pewno się fajnie chowa w lesie. Mistrz musztry i musztardy. Też 800 fałdolców, a znacznie bardziej szczegółowa skóreczka. Pracownik McDonalda. Jeżeli ktoś chce się tak poczuć, to jak najbardziej polecam. Jak chcecie zostać pracownikiem McDonalda, to jak najbardziej polecam. I zostało nam ściągnij wodze. I to jest dziwna. Dziwna emotka, nie wiem co ona oznacza, może to nie moje pokolenie, albo... I dlaczego nazywa się ściągnij wodze? No ale czasami są takie rzeczy w Epiku. Dobrze, moi drodzy, i to by było na tyle. To by był sklep na 26 czerwca 2019 roku na środę. Ja zapraszam wszystkich na gierki z widzami i na pewno będziemy zaczynali ten live o 14 od... jakieś naparzanki, a potem od chowanego.
bo ten Prop Hunt okazał się bardzo zabawną, bardzo fajną rozgrywką. Polecam. Także przetestujemy sobie któryś z tych nowych trybów, które są i potem polecimy na Prop Hunt. No a potem gry z widzami, mecze jeszcze w oddziałach. No i oczywiście wieczorem zapraszam na kolejne customy z nagrodami, jak również kwalifikacje do naszego nadchodzącego turnieju z dużymi wygranymi, z dużymi nagrodami. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Hej, hej.